Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na film, który po raz pierwszy ukaże się na moim kanale. Myślę, że wcześniej nie nagrywałam, a chciałabym Wam pokazać moje ulubione środki czystości. W zasadzie od kilku miesięcy stosuję jedną markę, którą odkryłam będąc w domu mojej córki i ona te środki czystości kupuje w Lidlu. Ani mój mąż, ani ja jakoś nam nie po drodze do Lidla, rzadko tam wstępujemy. Natomiast no, kiedy zobaczyłam, że fajne są te środki czystości i jeszcze dodatkowo są naturalne, ekologiczne, więc gdzieś tak powiedzmy pół roku temu po raz pierwszy sięgnęłam właśnie po te produkty i one bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. Ostatnio byłam na kolejnych zakupach i pomyślałam sobie, jak już mamy tyle tutaj zebranych dobrych produktów, to warto może Wam je pokazać. Myślę, że większość z Was już po nie sięgnęła. Wprawdzie ja nie widziałam na innych kanałach, żeby ktoś o tych produktach mówił, a muszę tutaj powiedzieć, że naprawdę są skuteczne, są no, naturalne, nie są tak drażniące, nie mają tak mocnych zapachów, dobrze wszystko domywają, mają opakowania z recyklingu, a ponadto cena jest naprawdę bardzo, bardzo niska, zachęcająca, pojemności też są duże, wydajność też jest bardzo, bardzo dobra. Muszę tutaj zaznaczyć, że ja w domu stawiam na kosmetyki i właśnie taką chemię, powiedzmy gospodarczą, no, nie do końca to jest chemia, ale wszystko jest chemią, ale z naturalnymi składnikami. Natomiast mój mąż stawia właśnie na takie typowo chemiczne kosmetyki. On je kupuje, cały czas informuje mnie o tym, że znalazł kolejną nowość. Ja nigdy nie byłam zwolenniczką takich produktów. One są bardzo skuteczne, natomiast zawsze męczył mnie ten zapach, ten odór, który gdzieś tam się no, przy rozpylaniu po prostu był wokół mnie i zawsze jak na przykład myłam okna, to kiedy rozpylałam płyn do szyb, to musiałam to robić na wdechu albo na wydechu. Czekałam, aż to wszystko opadnie i dopiero brałam się za mycie. Natomiast wśród tych wszystkich środków czystości, które mąż kupuje, są takie, no, bez których raczej nie mogłabym tutaj funkcjonować w takim czystym domu. Ale odkąd mam te kosmetyki z Lidla, to je stosuję i już zdecydowanie rzadziej sięgam po tamte, wśród których było też moich kilku ulubieńców. Zresztą myślę, że będę o nich wspominać. Jeśli będę myliła się i nie będę mówiła środki czystości, a kosmetyki, to miejcie na uwadze, że to są kosmetyki do porządków domowych, no bo jednak bardzo często mówię tu o kosmetykach i kiedy włączam kamerę, no to cały czas kosmetyk chciałoby się mówić, więc chemia gospodarcza albo środki czystości, to będę miała na myśli. I tak, już Wam przedstawiam, co to są za produkty Pure Home i to jest we współpracy z W5, ja też miałam kilka takich środków do właśnie z marki W5 i one też dobrze mi się sprawdzają, choć nie wszystkie. Natomiast tu, co nie pokażę, jest naprawdę genialne. I płyn do mycia szyb. Myję szyby, tak tu jest napisane. 94% to składniki pochodzenia naturalnego. I mamy tutaj zapach bazylia i mandarynka. Rzeczywiście zapach jest bardzo przyjemny, nie jest duszący. I tutaj jeszcze muszę, zanim, bo zapomnę, wzięłam mój no, wieloletni, kilku
kilkunasto, kilkudziesięcioletni produkt, który był niezawodny, jeśli chodzi o mycie okien, szyb gdzieś tam w szafce, toaletki, luster. To był najlepszy z najlepszych płynów, jakie jeśli miałam się brać za mycie okien, a nie miałam tego płynu, to po prostu wiedziałam, że z żadnym innym sobie nie poradzę. Ja, jak widzicie, mam opakowanie prawie całe, bardzo rzadko po niej sięgam, jedynie w momencie, kiedy, bo ja mam na zewnętrznych parapetach surfinie i kiedy one dotykają szyb, one są takie lepkie, klejące, to wtedy sięgam po klin. Ale kiedy myję okna systematycznie i nawet jeśli ten kwiatek zostawi tą lepkość na szybie, to ten płyn zmyje wszystko. Ja jestem już po kolejnym myciu okien właśnie tą marką Pure Home i powiem Wam, że absolutnie ten płyn nie odbiega od tego. Ten na pewno jest droższy, akurat mąż zawsze je kupował, więc tutaj wydaje mi się, że może być droższy, natomiast ten kosztuje jakieś 7 albo 8 zł. Może powiem tak, bo mam tutaj paragon, ale musiałabym zakładać okulary, szukać tych cen, więc na pewno przedłużałabym to wszystko. Za te wszystkie zakupy, które Wam tutaj pokazuję, właśnie z tej marki, plus jeszcze jeden kosmetyk, mydło w płynie do rąk z innej marki, zapłaciłam 67 zł. Nie, mniej zapłaciłam, bo będąc w Lidlu zawsze kupuję swoją ulubioną herbatę, no i oczywiście smalczyk z fasoli, więc myślę, że to będzie kwota 55 zł za wszystkie te kosmetyki. Zobaczycie, jak dużo ich jest. A może jak dam radę, to będę Wam stawiać ceny poszczególnych właśnie tych środków czyszczących, już chciałam powiedzieć kosmetyków. No więc Clean, ja myślę, że większość osób zna i wie, że tutaj smug nie ma, natomiast, a jeszcze tutaj wspomnę, że właśnie on ma jednak taki bardzo duszący zapach, który mnie irytował, który męczył mnie, bolała mnie głowa od niego. No i właśnie w momencie spryskiwania odsuwałam się od okien, wiecie, wtedy jest więcej tego powietrza, więc ten pył, ta mgła wpadała do mieszkania i gdzieś tam, no, chcąc, nie chcąc, musiałam wdychać ten produkt. Starałam się tego nie robić. Natomiast tutaj w tym płynie jest zapach zdecydowanie delikatniejszy, bardzo przyjemny, taki przyjazny. On się utrzymuje w mieszkaniu, jednocześnie jakby odświeża też pomieszczenia. Więc ja Wam serdecznie polecam. I tak jak powiedziałam, nie odbiega absolutnie od Clina. Po prostu okna są jak kryształ, tak podsumuję. I teraz mam dwa. Tak, zaraz muszę zobaczyć. Tak, czyszczę łazienkę, czyli produkty do czyszczenia łazienek. One też sprawdzają się w kuchni. Była promocja w Lidlu, zapłaciłam za dwa cenę jednego. Tak? Dobrze chyba powiedziałam. I tutaj mamy zapach bazylia i mandarynka. Też bardzo, bardzo przyjemny zapach, delikatny i bardzo skuteczny. Myślę, że ta skuteczność jest spowodowana tym, że ja po prostu codziennie spryskuję wannę, zawsze myję dokładnie wannę, muszlę, umywalkę, pralkę. Nawet jeśli ten płyn gdzieś tam jest w kuchni, to z lewo zmywak też wymyję. No, muszę Wam powiedzieć, że ja jestem w szoku, że taka pojemność i bardzo dobre rozpylacze tutaj jest. To jest bardzo istotne dla mnie. Wiecie, nic się nie zacina, tutaj wiecie, obraca się tak jak chcemy. Nie ma jakiejś takiej, wiecie, blokady. Może ten
Pojemnik sam jest bardzo duży, bo tutaj jest 750 ml, no ale też nie trzymam jego jakoś tak bardzo długo w dłoniach, no ale mówię o tym, że to jest dosyć ciężkie, kiedy jest pełne. No i świetnie, usuwa wszelkie zabrudzenia. Ja od czasu do czasu, jeśli bym na przykład, nie wiem, nie byłoby mnie w domu i mąż byłby sam i nie trzymałby tutaj porządków, no to oczywiście sięgnęłabym po, nie wiem, jakiś Cilid Bank albo, nie wiem, na przykład mleczko do czyszczenia z jakiejkolwiek innej firmy, no to wtedy jakieś tam zabrudzenia musiałabym pewnie doczyścić, bo jednak ten produkt jest naturalny, jest skuteczny, ale no może nie ma takiej mocy sprawczej. I też jest jedna bardzo ważna rzecz, takie płyny, kiedy spryskuję daną powierzchnię, to daje czas na to, żeby po prostu ten płyn zadziałał. Bo takie spryskanie i spłukanie nic nie daje, więc zawsze po prostu trzeba chwilę odczekać. A zapach jest tak przyjemny, może się, wiecie, roznosić po mieszkaniu. I teraz mi się tutaj przypomniało, że no ja zawsze używałam Domestosa, jeśli chodzi o toaletę. I no, każdy wie, zapach, mimo że ma jakąś tam nutę zapachową, zawsze męża prosiłam, nie kupuj zwykłego, tylko z jakąś nutą zapachową, no to jednak to jest strasznie no, uciążliwy zapach, on jest bardzo nieprzyjemny, tam jest dużo chloru i też ta świadomość, że no, truje się środowisko, to było dla mnie takie bardzo nieprzyjemne, no ale jednak ten Domestos to naprawdę robił wszystko. Natomiast zamiast Domestosa możecie użyć tego płynu, też z tej samej marki, wszystko będzie z jednej marki, czyszczę toaletę i tu jest czarna porzeczka. Ten zapach jest tak piękny, naprawdę, że z chęcią zlewałabym muszlę częściej, bo rzeczywiście ten zapach się ulatnia. Wiecie, już nie muszę pamiętać o tym, żeby zamknąć toaletę, żeby jak najmniej tego zapachu się po Domestosie rozprzestrzeniało po całym mieszkaniu. Natomiast tutaj rzeczywiście ten zapach jest przyjemny i samo też czyszczenie toalety jest bardzo no, pozytywne. Tak? Ja nie widzę tam żadnych zabrudzeń. Może jeszcze się tak nie zdarzyło, od pół roku stosuję właśnie te wszystkie produkty. Nie zdarzyło się, chyba była jedna taka sytuacja, że nie było wody i ciekła taka zardzewiała, taka brązowa woda i zrobił się rzeczywiście taki zaciek, to wtedy zlałam toaletę Domestosem, ale w sumie mogłam też spróbować, czy ten produkt nie zadziała. Także przyjemny zapach, skuteczny i właśnie, co jest jeszcze ważne w tych produktach, to żeby nie spryskiwać, nie zlewać w dużych ilościach, bo to naprawdę nie jest potrzebne. I to mi się przypomniało w stosunku do płynu do mycia podłóg. Olbrzymia butla, tu jest 1 litr i mamy też zapach czarnej porzeczki. I, no i ten zapach rzeczywiście, jeszcze wiecie, wiadro, ciepła woda, to on się ulatnia i no, jest go tutaj pełno w pomieszczeniu. Kamera chciała się wyłączyć, więc musiałam tutaj zadziałać pierwsza. I ten płyn pieni się, to widać, bo ja mam taki mop gąbkowy, też może gdzieś tam przy okazji pokażę Wam, już chyba po raz kolejny używam tego samego mopa i ja widzę, które płyny pienią się bardziej czy też mniej. On się pieni delikatnie i tutaj naprawdę niewielka ilość wystarczy, bo no tutaj jest jednak ten otwór dość duży, więc jak się przeleje, przechyli się taką butelkę, no to można właśnie przelać, za dużo wlać tego płynu do tego wiadra z wodą. Bardzo dobrze myje płytki, podłogi. Ja nawet tym płynem myję podłogę drewnianą, także tutaj nie ma żadnego problemu.
i zanim wymyję podłogi, to ten płyn służy mi też do mycia parapetów, czy też framug okiennych, drzwi, i po prostu w tym wiaderku moczę sobie swoje ulubione szmatki do właśnie wycierania różnych powierzchni i myję wszystko, co wymaga tutaj odkurzenia w mieszkaniu, a później zmywam sobie wszystkie podłogi. I rzeczywiście ten zapach właśnie tej czarnej porzeczki tak się ulatnia, głównie z tego wiadra z ciepłą wodą, ale jest bardzo przyjemny. Do tej pory stosowałam głównie płynów Ajax, myślę, że głównie to one były, no i tutaj był zapach niesamowicie mocny. Ja początkowo lubiłam te zapachy, ale z czasem one mnie drażniły. Ja byłam taka, kiedy nawdychałam się, wiecie, tych zapachów właśnie tych środków czyszczących, to ja byłam taka poddenerwowana. Ja często Wam też mówiłam, że nie lubię takich elektrycznych odświeżaczy do powietrza, do takiej, wiecie, do kontaktu, czy też zapachowych świec. Owszem, na krótko, jak najbardziej, najczęściej jeszcze porą letnią, kiedy mogę mieć uchylone okna. Natomiast takie mocne, silne zapachy, one mnie przytłaczają, boli mnie głowa i ja jestem wtedy jakaś poddenerwowana. Po prostu, nie wiem, tak na mnie akurat takie mocne, silne, żrące zapachy działają. A ta czarna porzeczka jest przyjemna, ją czuć. Ale no tutaj takie sprzątanie na pełnym relaksie, także też Wam serdecznie polecam i jeszcze mam kilka. I kolejny produkt, czyszczę kuchnię, 96% składników pochodzenia naturalnego. Tutaj te procenty są różne, do naczyń 98, do podłogi 97, tutaj czyszczę kuchnię 96. I ja tym płynem spryskuję no po prostu wszystkie blaty, szafki, kuchenkę, zmywarkę, lodówkę, wszystko wymywam. Natomiast jeśli chodzi o zlewozmywak, to tutaj muszę to jeszcze przeszorować. Gdybym wlała jakiś inny produkt, na przykład jakiś Cilid Bank, no to momentalnie ten zlewozmywak robi się czysty. Tutaj on zadziała, muszę go zostawić na dłuższy czas, powiedzmy tam pół godziny. Jak już ogarniam kuchnię, spryskuję ten zlewozmywak, wracam i jeśli widzę, że nie doczyścił mi się ten zlewozmywak, no to gdzieś go tam ewentualnie przeszoruję, a jeśli nie, no to już sięgam po te wszystkie środki czystości, które mąż kupuje, a jest ich, powiem Wam, bardzo, bardzo dużo, bo on nie jest w stanie się, wiecie, opanować i wszystko to, co jest skuteczne, to kupuje w różnej postaci, pianek i żeli, płynów, także no, tego jest pod dostatkiem, ale naprawdę, no, jak wiecie, rzadko sięgam, bo denerwują mnie naprawdę te zapachy. Kolejny produkt to płyn do mycia naczyń i w zasadzie od tego produktu powinna zacząć, bo on był pierwszy, jaki pojawił się w moim domu. Bardzo dobry, delikatny dla rąk, myję naczynia. Ja mam zmywarkę, ale jakby nie zbieram naczyń tyle, żeby, wiecie, włączyć tą zmywarkę. Jak są tam dwa kubeczki, dwa talerzyki, to ja po prostu myję te naczynia, a nie tam, wiecie, kiszę je w zmywarce. No i on jest świetny. I tutaj mam znowu bazylia i mandarynka, 750 ml myję naczynia. Ja muszę tutaj wspomnieć, że przetestowałam wiele kosmetyków właśnie tych środków czystości naturalnych.
Większość mi się nie sprawdziła. Ceny też tych produktów były bardzo wysokie. Ostatnio miałam prawie wszystko z marki Frosch. Tutaj mi został tylko lawendowy środek czyszczący do łazienki, który naprawdę bardzo słabo sobie radził i jeśli chodzi o zapach, był prawie niewyczuwalny. I tutaj kończę płyn cytrynowy, to jest balsam do mycia naczyń. Zapach bardzo, bardzo taki nieprzyjemny, przez co też nie chciało mi się po niego sięgać. I co jest jeszcze bardzo ważne, ja już Wam zwracałam uwagę na te rozpylacze. Tutaj chyba ja nawet jeśli dany rozpylacz robiłby pianę, to ja tego nie lubię. Ja po prostu wolę, żeby to, wiecie, było rozpylenie płynu. I te rozpylacze są naprawdę dobre, nic się z nimi nie dzieje, one się nie psują, nie zacinają, chyba nawet to powiedziałam na samym początku. Natomiast jeśli chodzi o płyny do naczyń, ja uwielbiam pompki, bo wtedy, wiecie, podkładam sobie, nie wiem, garnek, patelnię i wyciskam ten płyn, a tutaj podnoszenie tego, przelewanie, odkładanie, oczywiście to nie jest jakiś duży problem, ale jeśli mogę sobie ułatwić, wiecie, pracę w kuchni, to jednak stawiam na pompki. Całe ręce mi się już kleją od tych produktów. I teraz skusiłam się jeszcze na dwa mydła. Ten zapach jest przepiękny, to jest bazylia. Oczywiście jak zobaczyłam ten zapach, znaczy przeczytałam, że będzie pachniał bazylią, to pomyślałam sobie, ja nie przepadam za takimi zapachami, ale on pachnie przepięknie. To jest taka świeżość, taka mokra trawa, skoszona trawa, ale też subtelny, delikatny, natomiast wyczuwalny i bardzo ładnie myje dłonie, jeśli na przykład, nie wiem, ja go akurat trzymam w kuchni, ale można go postawić gdzie tam jest potrzeba, natomiast ta bazylia tak mi się z kuchnią skojarzyła i stoi w kuchni i to mydło w płynie ładnie myję ręce, nawet jeśli kroję czosnek czy cebulę, to ten zapach po prostu zmywa, ale też nie przesusza dłoni. A ja nie pracuję w kuchni, w ogóle w domu, w rękawiczkach. Jeśli myję okna, to staram się zakładać rękawice, bo jednak tych okien jest dużo, więc musiałabym moczyć te dłonie w różnych środkach czystości, bo zanim myję okna, to ja je przemywam wodą z octem, z dodatkiem jakiegoś środku myjącego, i myję całe okna, framugi, a dopiero wtedy używam płynu do szyb. Nie wiem, chodziło tu o rękawice, także bardzo, bardzo rzadko stosuję rękawice. No i tutaj zobaczyłam, chyba też na tej strefie promocyjnej, bo musicie wiedzieć, że środki czystości są jakby w jednej strefie, ale też jest jeszcze jeden taki regał, na którym są przecenione wszystkie produkty i wśród nich znajdziecie też właśnie chemię gospodarczą i ja tam znalazłam właśnie te dwa do łazienki. One były takie złączone taśmą. I to jest też mydło do rąk w płynie marki Yumi. Przepiękna butelka z takim krasnalem, który jest w zasadzie liściem aloesu i wcina tutaj arbuza. No naprawdę to jest bardzo ładne, zrobię Wam tutaj jakieś zbliżenia. I to jest właśnie mydło w płynie do rąk z aloesem i arbuzem. I też jest naturalne, tylko nie doczytałam, czy to opakowanie jest stworzone z recyklingu, więc tego nie wiem, natomiast ten zapach jest boski, on jest naprawdę cudowny, on jest tak słodki, nie potrafię określić, czekajcie, może jeszcze raz powącham, to jest taka słodycz pomieszana z jakąś taką nutą
kwasku, czyli nie wiem, pomarańczy, cytryny, ale ta słodycz najbardziej się tutaj przebija. Jeszcze nie wiem, czy jest dobry, jak on tam będzie, wiecie, mył ręce i tak dalej. Ja w kuchni mam mydła z Yop i bardzo często też kupuję z Isany i Yop. To są takie moje też ulubione mydła, z tym, że Yop jest bardzo drogi, natomiast Isana jest w podobnej właśnie cenie do tychże środków. No to może jak już skończyłam omawiać te wszystkie środki czyszczące, które naprawdę z całego serca Wam polecam, dajcie znać, czy je stosujecie, czy też u Was się one sprawdzają. Bardzo jestem ciekawa. A może są jeszcze jakieś inne produkty z tej serii, które gdzieś ja pominęłam, to też mi napiszcie. Natomiast jeszcze chciałabym Wam pokazać no, ten smalczyk i tą herbatę. To poczekajcie chwilę, pójdę do kuchni, przyniosę. I to jest właśnie ten smalczyk. Ja kupuję z fasoli. Tutaj jeszcze w składzie jest jabłko i cebulka. Są oczywiście inne smaki, ale tamte mi nie odpowiadają. I ja też nie mogę sobie pozwolić za dużo, taka wiecie, jedna kanapeczka dziennie jak najbardziej, bo on pewnie dla wielu będzie delikatnych, natomiast ja czuję w nim taką delikatną ostrość. Nie wiem skąd ona się bierze, pewnie z tej cebulki, a może jeszcze coś w składzie tutaj jest, jakaś przyprawa. Ja go uwielbiam, natomiast no, gdybym zjadła więcej, to pewnie mój żołądek by się tam bardzo, bardzo denerwował, więc muszę sobie dawkować tę przyjemność z tym smalczykiem, więc zawsze jak jestem w Lidlu, to idę i szukam, oczywiście zawsze nie wiem, gdzie one leżą, więc chodzę i szukam, ale znajduję, choć było kilka razy tak, że nie mogłam ich znaleźć. I herbaty Basilur, chyba tak to się czyta. Ja już miałam wiele, zieloną, z różnymi dodatkami, są też z owocami. Oczywiście też je odkryłam dzięki moim dzieciom, bo raz kupił mi syn, chyba po raz pierwszy, właśnie taką zieloną, a później w domu córki zobaczyłam wiele herbat. Ona głównie pije herbaty Earl Grey, choć zieloną też, ale no tak na śniadanie to ja też lubię Earl Grey sobie wypić. Bardzo lubię herbaty. Jeśli chodzi o czarne, no to Earl Grey. Oczywiście moje poranki zaczynają się od rumianku z dodatkiem miodu i to jest mój rytuał od dawien dawna, ale później już do śniadania piję czarną herbatę. I ta jest przepyszna, aromatyczna. No, smak jest przepyszny. No, nie wiem, co mogę powiedzieć o herbacie Earl Grey. I ten napar też jest tak mocny, że za długo też nie trzymam tej herbaty w wodzie. Jak macie ochotę, to spróbujcie. I wybór jest rzeczywiście taki no, spory. Zresztą nie tylko tej marki, ale też widziałam inne, ale no, tak nie wiedziałam, na co się zdecydować, więc wróciłam do tej znanej mi. Tak, i to już wszystko. To jest cały haul z Lidla. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Trochę inny, nie ma kosmetyków, choć korci mnie, a może będzie jeden kosmetyk, bo od kilku dni maluję usta tą pomadką Max Factor, kolor Elixir. Jest to soft matte i jest to numer 010. Mam ją dzisiaj na ustach. Trochę nie zgrywa mi się z czerwienią sukienki, ale chyba nie musi, nie wiem, nie znam się na tym. No i to jest pomadka, w której ja naprawdę bardzo dobrze się czuję i nałożyłam jakiś tam bezbarwny błyszczyk z marki Eveline, ten, który powiększa usta, ale tak tylko odrobineczkę, bo to jest matowa pomadka, ona nie jest do końca taka matowa, ona jest komfortowa. Soft matte tutaj zresztą jest napisane i ona jest komfortowa na ustach, ona nie zastyga, nie zasklepia, nie robi się skorupka, no ale jednak ten połysk gdzieś mi tutaj jest potrzebny, większy, dokładam sobie właśnie tego
Błyszczyka z Everaj. To wszystko, co chciałam Wam przekazać w dzisiejszym filmiku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!